Dzień dobry, witam wszystkich, Kasper Kita. Dzisiaj mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z Janem Fiodorczukiem z Do Rzeczy. Witaj, Janie, dziękuję za twój czas. Dzień dobry, cześć. A porozmawiamy sobie o tematach cywilizacyjnych i ich wpływie na politykę, zaczynając od tego, czy PiS rzeczywiście przegrał przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Komu powracanie tematu aborcji dzisiaj służy, gdzie w tym wszystkim Platforma, Trzecia Droga, Konfederacja, Lewica, komu ten temat będzie służył w kolejnych miesiącach, o tym porozmawiamy sobie dzisiaj z Jankiem. Zacznijmy od tego twierdzenia, które pojawiały się bardzo często, zresztą i po stronie antypisowskiej, i po stronie pisowskiej, że właśnie wyrok Trybunału z 2020 roku stwierdzający niekonstytucyjność aborcji eugenicznej był tym gwoździem do trumny, który położył PiS, który sprawił, że PiS w 2023 roku władzę stracił. Jak do tej obiegowej tezy się odnosisz? Myślę, że ta teza jest bardzo wygodna dla obu stron, tak? Bo dla liberałów to buduje ich tutaj cały liberalny światopogląd, tak? Że tutaj kobiety się zbuntowały, prawa jednostki i tak dalej. I że to decyduje o wyniku. Więc to dla nich jest bardzo wygodne. A dla PiSu też to jest wygodne, bo ich de facto rozgrzesza z całego, z 8 lat rządów, tak? Jeżeli PiS mówi, no tak, przegraliśmy przez aborcję, albo zwolennicy PiSu, środowiska okołopisowskie, to jest de facto zdejmowanie odpowiedzialności z Prawa i Sprawiedliwości za 8 lat rządów, tak? Jeżeli powiemy, że tak, PiS powie, tak, przegraliśmy, sypiemy, po prostu pijemy głowę, tak, popiołem, przepraszamy, korzymy się przed liberalnymi mediami, tak, oczywiście to aborcja zdecydowała, no to jest bardzo wygodne, bo nie trzeba rozmawiać o, no nie wiem, o klinczu z KPO, nie trzeba rozmawiać o całej rezygnacji z suwerenności na rzecz Brukseli, nie trzeba rozmawiać o polityce covidowej, o liczbie zgonów w tamtym czasie, nie trzeba rozmawiać o wszystkich kłopotach i firmach, które padały w tamtym czasie, nie trzeba rozmawiać o tłustych kotach, które obsiadły spółki, nie trzeba rozmawiać o piątce dla zwierząt, nie trzeba rozmawiać o szeregu problemów, które PiS sprowokował, stworzył i sieci niekompetencji, tak, aferek różnych, to wszystko idzie w niepamięć, bo możemy to wszystko sobie przekreślić jednym magicznym zwrotem. Winna jest aborcja, tak? Czyli winny jest to, że chcieliśmy rozszerzyć ochronę życia, tak? I jeżeli takie stanowisko sobie przyjmuje PiS, to po prostu może przejść do porządku dziennego nad dwoma kadencjami, tak? I wszystkimi błędami, jakie popełniano w tamtym czasie. I zresztą spójrzmy sobie też, jak reagowali pisowscy przywódcy w tamtym momencie, tak, kiedy wyrok Trybunału stał się faktem. Tysiące osób wyszło na ulicę i widać było, że to jest realna emocja, tak, jakbyśmy nie oceniali tych protestów, tam była realna emocja. I co? Prezydent Duda, przywódca państwa, tak, wywodzący się z tego obozu, wychodzi dzień później z propozycją ustawy liberalizującej, czyli idącej w ogóle w poprzek temu całemu wielkiemu procesowi konserwatywnemu, który obserwowaliśmy. Prezes Kaczyński w ogóle przebija wszystkich i wychodzi z twierdzeniem, że każdy średnio rozgarnięty człowiek, jak potrzebuje aborcji, sobie może pojechać za granicę i przeprowadzić. A premier Morawiecki wychodzi i mówi, że on to de facto był zawsze zwolennikiem kompromisu aborcyjnego. No to jeżeli najważniejsze osoby z tego obozu konserwatywnego się wypierają swojej wielkiej, nie chcę mówić reformy, bo to złe określenie, ale tego całego procesu, tak, antyaborcyjnego, no to nic dziwnego, że później siadają sondaże i jest wielka kakofonia, tak? Wiadomo, że sondaże i tak by siadły, tak czy inaczej, ale można było to zrobić o wiele zgrabniej, o wiele sprytniej, można to było zrobić z otwartą przyłbicą, a nie się chować za Trybunał, nie się chować za jakąś grupkę, którą później określono mianem radykałów. I PiS popełnił szereg błędów
na niwie komunikacyjnej, ale nie tylko, tak. Cały ten proces był robiony na chybcika, cały ten proces był robiony tak po kryjomu, w całym sercu tej pandemii covidowej, tak? Widać było, że PiS sam się wstydzi tego, co robi. No to jeżeli sam się wstydzi, no to niech tego nie robi już, tak? No, jaki jest sens, tak, jeżeli później prezes Kaczyński przeprasza Polaków i ich jeszcze poucza, że jak są średnio rozgarnicy, dadzą radę tam w Czechach usunąć ciążę, no to jest kompromitujące po prostu dla PiSu. Ale reasumując, wracając do twojego pytania, jeszcze raz powiem, to jest po prostu zakręcie. Jeżeli się powie, aborcja jest winna przegranej, to znaczy, że 8 lat błędów i wypaczeń nie jest ważne. Nie trzeba się nad tym pochylać. Tak, no ja się zgadzam, że tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, jest to niewątpliwie bardzo wygodna ucieczka od wszelkich innych przyczyn, od tego, co wymieniłeś, od topornej propagandy, od wszystkich afer i powodów, dla których i tej buty, którą ludzie często obserwowali ze strony polityków, z powodu której po prostu mieli dość tej konkretnej formacji, ze względu na najróżniejsze też problemy, które się przez te lata nawarstwiły, gdzie widzieliśmy, że przecież przez te 3 lata od wyroku sondaże PiSu się zmieniały. Czasem były lepsze, czasem były gorsze. Nie było to w żaden sposób zdeterminowane już jednoznacznie. Nawet jeżeli PiS rzeczywiście, z drugiej strony PiS rzeczywiście nie wrócił na poziom 40-kilkopunktowego poparcia, ale to wynikało też z tego, że oni te kwestie zrobili w sposób totalnie przeciwskuteczny, tak jak powiedziałeś. Mamy tutaj zrobienie tego wybranym przez siebie przecież dokładnie momencie. Moment sam mógłby być niezły, o tyle, że no jest to zaraz po wyborach prezydenckich, więc perspektywa kolejnych wyborów jest odległa, ale z drugiej strony niewątpliwie jest to też moment, na który PiS nijak nie przygotował komunikacyjnie, narracyjnie społeczeństwa, tak? Został tak zdetonowane, że Trybunał się zebrał i ogłosił. Nie było wcześniej żadnej kampanii tłumaczącej, dlaczego taki konkretny wyrok miałby zapaść, dlaczego życie nienarodzone chorych dzieci, zwłaszcza chorych na Downa, jest czymś dobrym. To robili pojedynczy posłowie o sympatiach prolajferskich, ale nie robiła tego propaganda pisowska jako taka, mimo tego, że była przecież bardzo rozwinięta i kiedy chciała, to potrafiła bardzo aktywnie promować konkretne zagadnienia. Nie próbowano zbudować społecznej i kulturowej podbudowy pod te decyzje, a kiedy ona już się stała, to tak jak powiedziałeś, natychmiast od niej w większości politycy odskoczyli, jakby to było nie, jakby to nie oni zrobili, jakby to spadło na nich jak grom z jasnego nieba, podczas gdy dokładnie oni wybrali formę tej decyzji, treść tej decyzji i czas tej decyzji. No i tutaj tak naprawdę oprócz pojedynczych polityków, którzy się w to angażowali, no to już większą robotę robili jacyś trzeciosektorowi społecznicy, tak, w rodzaju Fundacji Kornice, która zalała Polskę billboardami z wizerunkiem dziecka i hasłem o tym, że dziecko też ma prawo do życia. I jest to bardzo, tak jak powiedziałeś, wygodne, żeby wszyscy ci ludzie, którzy często chcieliby po prostu dalej gromadzić pieniądze, dalej gromadzić władzę i wykorzystywać ją dla swoich celów, ci, którzy są najmniej ideowi w całym tym środowisku, często najczęściej krzyczeli potem, że to wszystko wina aborcji. I to było bardzo, bardzo wygodne. Jakkolwiek było też wygodne do tego, żeby druga strona, ta strona właśnie liberalno-lewicowa, dokonała już daleko idącej manipulacji w ogóle kolejnością wydarzeń. To znaczy stworzono taką narrację, zgodnie z którą w zasadzie sekularyzacja społeczna zaczęła się od wyroku. Tak, co było jakimś kompletnym absurdem, ale to bardzo, bardzo daleko poszło. Tak? Dla mnie lubię wracać do wpisu zaraz po wyborach, właśnie 15 października, nastąpiła taka euforia w tym świadku lewicowym, części tego świadka najbardziej właśnie proaborcyjnego, i mówili sobie, że tutaj
To jest nasze wielkie zwycięstwo, że jak PiS dochodził do władzy, to miał społeczeństwo totalnie katolickie, totalnie konserwatywne, społeczeństwo, w którym papież Zagrobo był hegemonem, jak to pisał właśnie jeden z dziennikarzy, wicenaczelny Oko Press. Oni mieli jedno z najbardziej właśnie konserwatywnych społeczeństw w Europie. I co? I przegięli ze swoją rewolucją katolicką, zrobili wyrok Trybunału i społeczeństwo się od nich odwróciło. To jest po prostu totalna bzdura, tak? Jak popatrzymy sobie na wszelkie wskaźniki i na wszelkie po prostu kalendarz wydarzeń, to sekularyzacja w Polsce zaczęła się wiele lat temu. Kryzys Kościoła w ogóle w świecie zachodnim, w Europie zaczął się wiele dekad temu. W Polsce on dochodził wolniej, ale miał już miejsce i przyczyny są podstawowe, są te same w Polsce, co w Europie Zachodniej. Można się o nie spierać, ale twierdzić, że Polska jest jakimś zupełnie odrębnym światem, jest dużą przesadą. Mieliśmy już od lat bardzo ostre ataki na Jana Pawła II i na Kościół. Popkultura kpienia sobie z Jana Pawła II przez młodych ludzi pojawiła się kilkanaście lat przed wyrokiem Trybunału. Wszystkie żarty o gwałceniu małych dzieci i tak dalej. Cała machina też uderzania w Kościół i w katolicyzm jako coś sprzężonego z PiS-em pojawiła się też już kilka lat wcześniej i mieliśmy kolejne filmy braci Sekielskich, wystąpienia Jaszczewskiego, nawet ten głośny tekst Marcina Kędzierskiego o upadku katolickiego imaginarium był przed wyrokiem Trybunału, tak? Kilka miesięcy wcześniej. Cała kampania poświęcona w dużej mierze kwestiom LGBT była przed wyrokiem Trybunału, w której mieliśmy to ostre starcie między Dudą a Trzaskowskim, stwierdzenie o tym, że to jest ideologia, a nie ludzie, wcześniej starcia w Białymstoku, wokół marszu LGBT i tak dalej. Wszystko to było wcześniej, te procesy sekularyzacji postępowały wcześniej. Wcześniej też mieliśmy najróżniejsze problemy Kościoła, z którymi Kościół sobie nie radził. No, ślub Jacka Kurskiego, który był takim środkowym palcem wobec ludzi, którzy traktują na poważnie katolickie nauczanie o małżeństwie i taką demonstracją tego sojuszu części hierarchii z PiS-em, też był wcześniej, tak? Powodów, dla których raz następowała laicyzacja społeczna, dwa następowało to sprzężenie tego skojarzenia właśnie PiS-Kościół, było już wcześniej, tak? To ten wyrok był pewnym może katalizatorem, był pewnym momentem mobilizacji ludzi, ale to nie jest tak, że ci sami ludzie mieli konserwatywne, katolickie poglądy, a potem z dnia na dzień stali się zwolennikami aborcji na życzenie, kiedy zobaczyli ten wyrok. Tak? Tutaj też była oczywiście frustracja związana z COVID-em, z restrykcjami i taka po prostu chęć wyjścia na ulicę po wielu miesiącach siedzenia w domu, no ale zasadniczo widzieliśmy też tutaj po prostu skutki wychowywania młodego pokolenia w III RP w pustce aksjologicznej, tego też, że PiS przez te, oczywiście to nie jest tylko wina PiS-u, to jest jakby konsekwencja w ogóle wielu zaniedbań, no ale też tego, że no nie stworzono skutecznego, ja nie mówię, że to by się dało łatwo zrobić, no ale nie stworzono skutecznego modelu docierania do młodszych ludzi z przekazem bardziej konserwatywnym, czy bardziej pokazującym wartość, jaką jest rodzina, bo zamiast tego była cały czas ta właśnie toporna propaganda o Janie Pawle II, którą bardzo łatwo było wyśmiać jako coś też, czym człowiek, który Jana Pawła II, to pamięta z tego, że jak był dzieckiem, to ten człowiek umierał, no nie jest i nie będzie to dla niego taki autorytet, tak? I to przegięcie było, które się musiało odbić w drugą stronę, było oczywiste. Więc mamy tutaj bardzo wiele czynników, które wpłynęły na te mobilizacje lewicy, czy też szerzej zwolenników aborcji po wyroku Trybunału. Mamy wiele zaniedbań i mamy też bardzo wiele czynników, które wpłynęły na ostateczny wynik wyborów. Tak? Czasami to mam wrażenie jest taka, tutaj nie ma jednej jakby prostej odpowiedzi, dlaczego PiS przegrał, bo tych czynników jest bardzo wiele. Już nawet nie wspominając o czynnikach stricte politycznych typu niekoalicyjność PiS-u. Ale
Mamy tutaj po prostu taki monokauzalizm, który jest bardzo wygodny, tak jak powiedziałeś. To jest czasami trochę taka rozmowa ślepego z głuchym. Pamiętam parę, jak była ta sprawa żołnierza zabitego na naszej granicy. To mnie wręcz rozbawiło, jak dziennikarz wyborczej, nie, przepraszam, najpierw prezes KJ-u Paweł Musiałek napisał, że no to ciekawe, czy ta sprawa na granicy będzie miała podobny wpływ na wybory, co sprawa dymisji generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego kilka dni przed wyborami w październiku, a dziennikarz wyborczej mu odpisał, a jaki to miało jakiś wpływ na wybory? Przecież wybory zostały wygrane przez aborcję, tak? No i każdy sobie w swoim świecie funkcjonuje, że jest ta jedna przyczyna, która jest wygodna dla jego bańki. No tak, poruszyłeś wiele, wiele kwestii. Ta sprawa, że Polska się tak bardzo nie różni od Zachodu, to jedno, tak? No wiadomo, że mieliśmy ten hamulec historyczno-PRL-owski, pewnie można by jeszcze głębiej sięgać. To jest jedna kwestia, no ale mamy już Polskę po zmianach ustrojowych 30 lat, tak? I to było 30 lat dominacji liberałów, a często też ludzi po prostu bezideowych, tak? No, którzy traktowali to jako politykę, jako karierę. Nie, żeby na prawicy takich nie brakowało, no ale to już nie o to chodzi. Więc mieliśmy ewidentnie ten 30 lat się nie da odwojować w 8 lat, a inna kwestia, że tak jak powiedziałeś, PiS za bardzo jej nie, nawet nie próbował tego robić, skupił się na siermiężnej propagandzie, na waleniu w Tuska i pokazywanie, że Tusk jest agentem niemiecko-rosyjsko-japońskim, a jeżeli nawet się podejmowano próby tego, co mówiłeś o papieżu, także robiono jakiś tam film o papieżu, to ja, może to jest, nie wiem, jakaś cyniczna natura ze mnie wychodzi, ale ja przecież miałem wrażenie, że oni robią te filmy o papieżu, czy tam plakatują miasta papieżem, tylko po to, żeby jakieś lewackie bułówki podeszły, rzuciły farbą i żeby można było o to toczyć kolejny spór polityczny. Przynajmniej takie odnosiłem wrażenie, że często te akcenty tożsamościowo-religijne są robione w taki siermiężny sposób, żeby po prostu zantagonizować społeczeństwo jeszcze bardziej, bo nic tak nie buduje PiS-u jak wewnętrzny konflikt społeczny. Ten spadek sondaży, o którym wspomniałeś, to tak, faktycznie tam wtedy zleciało od kilku tam chyba do 10% w niektórych sondażach poparcie dla PiS-u, no ale to nie jest tak, że to spadło tylko przez aborcję, tak? No to aborcja była pewnym katalizatorem, że ludzie wyszli na ulicę, no ale ta złość się kumulowała w środowiskach od lat. Poza tym, jak sobie zacząłem, no to faktycznie był ten spadek w 2020 roku tam o te powiedzmy 10%, ale ostateczny wynik to jest 35% PiS-u w wyborach, czyli zjazd był około 5% w porównaniu do 2019 roku, tak? Czyli był spadek, później było odbicie, tak? No i nie można mówić, że cały spadek poparcia w porównaniu 2019-2023, że cały spadek jest podzielany za aborcję. No bo ludzie po prostu nie myślą w ten sposób, nie podporządkowują swojego życia pod jeden temat, tak? Poglądy polityczne, partyjne, decyzje partyjne, kogo poprzeć w wyborach, no to jest często bardzo złożona sprawa, tak? No to się przykładają kwestie ekonomiczne, społeczne, często życie prywatne. Właśnie to, jak się uda zantagonizować debaty, jak się uda zagonić ludzi do wyborów, tak? To jest mnóstwo czynników, a nie to, że się jedną sprawę wyniosło na ołtarz, tak? Jeszcze kwestia, dwie rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o PiS i aborcję, które wydają się warte podniesienia i przypomnienia, to po pierwsze tak zwana zasada wahadła, czyli ci tacy prawicowcy, centrowi, liberalni, oni mówili, że nie należy podnosić kwestii aborcji, ponieważ w przyszłości to się odbije i w nas walnie, tak? Czyli my dzisiaj trochę zwiększymy ochronę życia nienarodzonego, a za lat 5-10 młode pokolenie się wkurzy i zrobi całkowicie dozwoloną do 9 miesiąca. No moim zdaniem to jest w ogóle jakiś mit. Nie ma czegoś takiego jak zestaw hadła. W sensie życie społeczne to nie jest waga, na której sobie postawimy odważniki i później to jakoś się magicznie wyrówna. Jak sobie spojrzymy, to inny ten złoty środek, czy tam kompromis, czy jak to się nazwie, tą centrową pozycję, która dominuje, to inna jest w Polsce, inna jest powiedzmy w Hiszpanii, a jeszcze inna będzie, nie wiem, w Rosji, tak?
w każdym kraju ta specyfika troszkę inaczej wygląda i próba uniwersalizacji tego zagadnienia przez jakieś apartyjne, metapolityczne odważniki jest po prostu chybiona, tak? Inna sprawa, że jak spojrzymy na procesy kulturowo-społeczne na Zachodzie, no to nigdzie tak nie było, że prawica ustępując coś sobie wywalczyła, tak? Po drugiej stronie. No nie, lewica i liberałowie ustępują nie dlatego, że zobaczyli, o, ci prawicowcy są tacy koncyliacyjni, ojej, oni tak się troszczą o wspólnotę, no to my chyba musimy im coś dać w zamian. No nie, to jest zawsze na odwrót. Ustępujesz, to my wpychamy tam nowe, tak? Ustępujesz, to my idziemy jeszcze mocniej. I to nie jest jakiś zarzut do liberałów czy lewicy, tak? No bo tak, tak po prostu działa natura polityczna, tak? Więc prawicowcy, którzy często mają dobre intencje i tak myślą właśnie o kategoriach wspólnoty, jakiegoś takiego stabilnego ładu społecznego i nie myślą czysto koniunkturalnie, żeby po prostu było, żeby było tak, jak było, to moim zdaniem to jest po prostu droga donikąd, gdyż to wahadło może odbije, może nie odbije, nie wiemy, ale nic nie robienie na pewno nie poprawi sytuacji, tak? Wprost przeciwnie, ono zachęca drugą stronę. I to jest na wahadła. A drugą rzecz, którą chciałem poruszyć, to ta cała narracja prawicowych publicystów, inteligencji prawicowej, która mimo, że przez lata była pro-life, to nagle po wyroku Trybunału i po przegranych wyborach nagle zaczęła się orientować na taką pozycję, że wystarczyło tego nie ruszać i byśmy dalej rządzili. No ale w takim razie, nawet przyjmijmy, że to jest prawda. Tak, moim zdaniem to jest nieprawda, ale przyjmijmy, że tak było. To pojawia się pytanie, po co się rządzi, tak? W jakim celu się rządzi? Czy rządzimy tylko po to, żeby rządzić jeszcze jedną kadencję, jeszcze jedną, żeby obsadzić ludźmi nasze spółki Skarbu Państwa i tak dalej, żeby być w mediach zapraszanym? Czy to jest cel polityki? Czy też celem polityki jest zmienianie rzeczywistości? I oczywiście to brzmi trochę idealistycznie z mojej strony, no ale to jest fundamentalne pytanie, po co idziemy w politykę, tak? Po co się interesujemy polityką, po co chcemy mieć tam jakikolwiek wpływ? Jeżeli naszym celem samym w sobie jest po prostu egzystencja w świecie politycznym dla samej egzystencji, no to jest nihilizm, tak? Po prostu. Celem polityki jest zmienianie rzeczywistości, tak? I to jest fundament. Wiadomo, że się podejmuje różne kompromisy. Wiadomo, że są ustępstwa, bo na tym polega partyjna układanka. No ale koniec końców, na koniec dnia trzeba sobie postawić pytanie, czy w sprawach fundamentalnych można ustępować, tak? Jeżeli PiS się kreował na partię konserwatywną, katolicką, jeżeli tak się kreowali publicyści go wspierający, no to muszą sobie postawić pytanie, czy warto było zapłacić tę cenę, czy nie, tak? Czasami w polityce nie robi się to, co jest opłacalne, co daje poparcie, tylko trzeba zrobić to, co jest słuszne, tak? No i jeżeli nawet przyjmijmy, że zadziała ta mityczna zasada wahadła, że to się odegnie w drugą stronę, chociaż już teraz widzimy, że się nie odgina, tak? Widzimy po postawie choćby PSL-u, że to się nie odgina, także, że mainstream został troszkę przesunięty w prawo, tak? Ale przyjmujmy, że tak by było. No to na koniec dnia trzeba się zastanowić, czy się mimo wszystko nie opłacało. Jakby nie znamy skutków tego, nie wiemy, jak to będzie promieniować na 5, 10, 15, jak to wpłynie na kolejne pokolenia, tak? Strasznie mi irytuje taki determinizm liberalny, że teraz wszystko musi zmierzać w z góry uznaczony kierunku. Wiadomo, że nie zmierza, tak? No, życie jest takie, jakie kreujemy i tego trzeba się trzymać. A taki defetyzm i rezygnacja z jakiejkolwiek zmiany, bo mój Boże, będzie jeszcze gorzej niż jest, no to po prostu prowadzi nas na manowce, tak? Nie wiem, czy ty podzielasz moją opinię w tej kwestii. Oczywiście, oczywiście, podzielam. Tutaj mamy kilka spraw. Raz, to o czym mówiłeś, ten zasadniczy paradygmat, ja o tym też kilka razy pisałem, ten taki paradygmat. Bo w zasadzie to jest moim zdaniem podstawowy paradygmat demokracji liberalnej. To znaczy, że zmiany prawne i zmiany społeczne idą tylko w jednym kierunku. Tylko w tym właśnie kierunku liberalno-progresywnym. I mamy coraz większą, w cudzysłowie, emancypację
właśnie kobiet, mniejszości, najróżniejszych i tak dalej. I zawsze to jest oczywiście emancypacja rozumiana w taki sposób liberalny. No, wiemy, że rzeczywistość nie jest taka prosta po prostu. Wiemy, że rzeczywistość nie zdąża ku żadnej liberalnej utopii. I wiemy to, bo widzimy to w bardzo wielu krajach, że te kierunki polityczne są raz takie, raz takie. Wiemy też, że nie jest to takie, że nie jest to takie proste, jeśli chodzi właśnie o to słynne zawieranie kompromisów, bo jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. No, mamy mnóstwo krajów zachodnich, w których nie popełniano tych, w cudzysłowie, radykalizmów, tych błędów radykalizmu, o których tylu w Polsce pisało, i prawica nic absolutnie z tego nie uzyskała. Jeżeli już, no to może zachowała pewną formę partycypacji we władzy, ale jest to forma bez treści, tak? Tak jak w przypadku brytyjskich torystów. Możesz sobie być u władzy nawet 5 kadencji, ale nic z tego konserwatywnego nie wynika. Nic z tego, przeciwnie, sam realizujesz agendę przeciwnika, ponieważ to przeciwnik definiuje pojęcia, to przeciwnik definiuje pole, na którym się poruszasz, to przeciwnik definiuje moralność i stale cię rozlicza z tego, czy aby nie jesteś za bardzo prawicowy. A ty później go przelicytowujesz na to, że nie, jestem jeszcze mniej prawicowy od ciebie. Haha, wygrałem. Tak jak to kilkukrotnie miało miejsce. No, czy w jakimkolwiek kraju świata po legalizacji aborcji na życzenie na kolejne i kolejne tygodnie mieliśmy odbicie wahadła społecznego w drugą stronę, z samego tego faktu, że zmieniono prawo? Albo czy w jakimkolwiek kraju zachodnim mieliśmy odbicie wahadła w postaci tego, że zalegalizowano związki partnerskie, to było odbicie wahadła i ludzie chcieli w ogóle, nie wiem, penalizować homoseksualizm. Albo zalegalizowano małżeństwa homoseksualne, to stwierdzono, że nie, no to już przesada, musimy cofnąć również związki. No nigdzie niczego takiego nie było, tak? Nigdzie. To jest fikcja, to jest wymyślone, to jest fikcja tego, że to wahadło miałoby działać tylko w jednym kierunku. Prawda jest taka, że decydujące nie jest żadne wahadło. Oczywiście jest pewien czynnik pewnej takiej przekory społecznej, który jest, ale dużo ważniejsze jest po prostu hegemonia kulturowa, dużo ważniejsze jest to, kto kształtuje postawy społeczeństwa. I można, jeżeli już, to argumentować przeciwko temu wyrokowi na zasadzie, że na przykład ten wyrok był nieprzygotowany i trzeba było to zrobić kiedy indziej, w momencie, w którym przygotowano by pod to grunt społeczny. To jest argumentacja, z którą jestem gotowy dyskutować, natomiast no, to wymaga jednak przyjęcia zasadniczego założenia, że po pierwsze w ogóle dopuszczamy zmiany prawne na tym polu, po drugie, że dążymy do tego, żeby wpływać na postawy aksjologiczne społeczeństwa. Jeżeli odrzucamy zarówno z góry jakiekolwiek wpływanie na prawodawstwo w kierunku zwiększania afirmacji rodziny i moralności chrześcijańskiej, no to o czym my w ogóle rozmawiamy? Albo jeżeli w ogóle wyrzekamy się wpływu na postawy moralne społeczeństwa, no to no jeżeli czyimś celem jest polityka wyłącznie jako albo czyimś celem jest polityka wyłącznie jako taka właśnie cyniczna gra, w którym liczy się właśnie, tak jak powiedziałeś, liczą się frukta, liczy się to, żeby być zapraszany do mediów, albo ewentualnie ktoś uważa, że Polska już jest tak sekularyzowana, że należy, jedyna szansa to jest tam świecki nacjonalizm i skupianie się, nie wiem, na imigracji i klimacie, tak jak to jest w krajach zachodnich niektórych. Tylko to też jest pewien absurd, kiedy Polska ewidentnie jest kilkadziesiąt lat, nawet jeżeli byśmy przyjęli ten deterministyczny kierunek, to Polska jest kilkadziesiąt lat przed sytuacją takiej Francji, tak? A nawet tam zresztą są ruchy, które chcą zajmować się tematami kulturowymi. W ogóle mam wrażenie, że w ogromnej części krajów zachodnich po prostu politycy, tak brzydko mówiąc, są tchórzami, tak? Nie mają jaj. No taka Irlandia, spójrzmy. Irlandia, która jest często pokazywana jako taki kontrapunkt dla Polski. Mamy referendum w sprawie aborcji. 5% głosuje za utrzymaniem elementu konstytucji, zapisów konstytucji chroniącego życie od poczęcia, 65% jest przeciw. No i co?
nie ma żadnej partii w Irlandii, która by te 35% chciała reprezentować. Może to jest 1/3 społeczeństwa, to żaden polityk nie ma odwagi powiedzieć, że tak, ja chcę być pro-life. Nie ma żadnej partii, która by to chciała reprezentować, bo wszyscy są tchórzami. Wszyscy, nawet jeżeli tutaj owszem przegrywają, ale mają cały czas po swojej stronie ogromną część społeczeństwa, to nie są zainteresowani tym, żeby tę część społeczeństwa podtrzymać w swoich poglądach. Nie są zainteresowani tym, żeby przekonywać kolejnych. Nie, oni są zainteresowani po prostu konsumpcją fruktów i stanowiskami. No więc z taką postawą no po prostu trzeba jasno walczyć. Tutaj możemy przejść do dalszej części naszej rozmowy, czyli do pytania, jak to oddziaływuje dzisiaj, kiedy wróciliśmy do... Wrócił trochę ten temat aborcji wraz z ustawą odrzuconą przez Sejm, złożoną przez Lewicę i wraz z tym, że Lewica będzie chciała ewidentnie do tego tematu wracać. Stąd jak twoim zdaniem to wpływa na postawę poszczególnych partii, powrót tego tematu? Jak twoim zdaniem, komu to dzisiaj sprzyja i jak się w tym odnajdują najważniejsi gracze? Bardzo ciekawa była wypowiedź w tej kwestii Donalda Tuska, tak? Kiedy upadło to głosowanie i Donald Tusk miał taką konferencję, wystąpił i powiedział, że no tak, posypuję go popiołem, oczywiście ja chciałem, ale no nie mogłem. Chciałem, próbowałem, nie udało się. No, taki typowy Donald. I on tak jeszcze fajnie lawirował, tak mówi, ale Roman Giertych, no to nie jest, Roman nie jest winny, tak? Roman chciał, no, przecież posłowie PiSu tak nie przyszli, no to nie można wszystkiego na Giertycha zwalać, tak? Więc to była bardzo ciekawa wypowiedź, bo on de facto określił się jako zwolennik liberalizacji aborcji, ale jednocześnie obronił Giertycha, którego sam wprowadził, to raz, a dwa, że on de facto nam powiedział, że nie ma sensu forsować tej aborcji teraz. Tak? Takie było podejście Tuska, że on jest za aborcją, ale teraz to nie ma sensu, bo teraz w tym Sejmie i tak to nie przejdzie. Bo Lewica po upadku głosowania od razu się rzuciła, że będziemy do skutku, tak? Będziemy chodzić za posłami PSL-u, tam nasze bojówki będą rzucać farbami w ich biura i tak dalej. Będzie na ostro. A Tusk odwrotnie. Tusk mówi, teraz nie ma sensu, musimy to przeczekać na spokojnie. No i logika jest oczywista, zbliżają się wybory prezydenckie, tak? Więc po prostu Tusk chce albo siebie, albo swojego kandydata forsować, chce go prezentować jako troszkę bardziej umiarkowanego, tak? Jako trochę bardziej mainstreamowego, trochę bardziej, no samo to jest już przeczyt zasadziwa hadła, skoro Tusk liberał dostrzega, że mainstream jest dzisiaj bardziej stanowany w kwestii aborcji, taki, że na tym się nie zrobi poparcia, które gwarantuje 51% w wyborach prezydenckich. Więc to już przeczy zasadzie wahadła. Więc Tusk ewidentnie tutaj ciekawie zagrał, tak moim zdaniem. Nie wiem, czy się wiele osób tak spodziewało. Ja myślałem, że on będzie bardziej tej aborcji bronił. I on tutaj ewidentnie już się szykuje na wybory prezydenckie, bo o ile były wybory parlamentarne, tak? No tak, Platforma, Partia Liberalna, Partia Kobiet, Partia Postępu i tak dalej, to trzeba było tutaj grać, że się jest proaborcyjnym. Ale kiedy nie jest kwestią zdobycia tam 30% wyborach, tylko trzeba właśnie przekroczyć ten próg 50% w drugiej turze, to ewidentne staje się dla Tuska, jest jasne i zrozumiałe, że trzeba się zdystansować od kwestii aborcji, przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich. Więc moim zdaniem Platforma będzie tak się, będzie właśnie grać na tą umiarkowaną kartą. Z kolei Lewica, no Lewica tutaj formatuje klęska w wyborach do Europarlamentu i tutaj tak ustawia. Oni są, dostali fatalny wynik, a wprowadzili 3 europosłów, z czego to jest, okazało się, że cała kampania do Europarlamentu to była po prostu kampania na rzecz funduszu emerytalnego dla pana Biedronia, takiego partnera. I środowiska lewicowe są same oburzone, tak jeżeli się trochę poczyta tego właśnie nie mainstreamu lewicowego, to się troszkę zebędzie tam w głowę do jakichś podcastów, do jakichś tam wystąpień środowisk lewicowych, które można sobie na YouTubie obejrzeć, nawet do Twittera lewicowego, to tam jeżeli się odejdzie od tej takiej
bazy stricte partyjnej i tej takiej grupki radykałów, to ten powiedzmy lewicowy mainstream, to centrum lewicy, oni są często oburzeni tym, jak są traktowani przez swoją partię, tak? No i oni, no i myślę, że do polityków to zaczyna docierać i oni im się po prostu pali grunt pod nogami, tak? Muszą zrobić cokolwiek. Zresztą podobno lewica była przerażona pomysłem, że liberalizacja aborcji może wyjść od Donalda Tuska, a nie od nich. Bo gdyby Donald Tusk wystąpił ze swoim projektem, przeforsował go w Sejmie, zmusił konserwatystów z PSL-u i na przykład z Giertycha, żeby to oparli, no lewica musiałaby poprzeć, to dla lewicy to byłby przecież wyrok, tak, że oni właściwie nie są do niczego potrzebni, tak, są maszynką do głosowania, więc już może być po prostu więcej wyborców, znaczy tych posłów Platformy wyjdzie na samo, tak. I dlatego lewicy tak się teraz rzuca, czy to związki partnerskie, czy aborcja, czy ataki na PSL, czy ataki na Giertycha. Więc chodzi po prostu o to, że no tracą przestrzeń medialno-polityczną, tak? PSL z kolei, jeżeli sobie tak przejdziemy już po wszystkich partiach, to PSL się buduje ewidentnie na tym temacie, bo jest w końcu coś, na czym się może odróżnić, tak? Była kwestia kryzysu na granicy, kiedy PSL dostał moc na pułapach. No i pytaniem jest, skąd Onet miał te informacje, tak, o tym kryzysie, czy ktoś życzliwy z kręgów Donalda Tuska po prostu im nie podrzucił, żeby osłabić koalicjanta. No ale teraz PSL znalazł odbicie. Tylko tutaj wymaga ta kwestia aborcji, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz zachował, no żeby po prostu okazał siłę, tak, polityczną, tak? No bo on jest bardzo, nazwijmy to, osadzony w świadku platformerskim, tak, w świadku TVN-owskim. Jest pytanie, na ile został już skolonizowany przez ten TVN, bo ci szeregowi działacze PSL-u, zwłaszcza w samorządach, w terenie, no oni jednak mają takie bardziej konserwatywne podejście do życia, prawda? I myślę, że nawet wielu tych posłów jest przeciwna aborcji. Raz, że kwestie środowiskowe, tak, jak się wywodzą i tak dalej, skąd, a dwa, że no, skończy im się tam kadencja, albo skończy się nawet tydzień w Sejmie, trzeba wrócić do siebie na wieś, do tych ludzi, których się znało całe życie, i się później tłumaczyć z tego, że się brało udział w rewolucji Marty Lempart, tak? No to no nieprzyjemne sprawy, tak? No po co się w to babrać, tak? Trochę się śmieję, ale myślę, że to odgrywa dużą rolę. I wracając do arytmetyki, to PSL w końcu znalazł coś, na czym się może odróżniać. Odróżnia się od liberalnego mainstreamu, ale też nie idzie w kwestie tutaj pisowskie, tak? On się bardziej formuje na takie rozsądne centrum, bo jego propozycja się odwołuje do cofnięcia się do wyroku. Do status quo sprzed wyroku TK, czyli status quo ante. No i tak, tutaj musimy wziąć w nawias, że ci wszyscy politycy w ogóle sobie abstrahują od wyroku TK, tak? W sensie wyrok TK zapadł, zmienił sytuację ustrojową państwa polskiego, no i toczy się dyskusja w ogóle, jak gdyby to się nie odbyło, tak? Że się przegłosuje uchwałą coś. No ale na chwilę to pominijmy, tak? PSL sytuuje się na takie rozsądne centrum, że oni nie chcą rewolucji, jak to mówi Kosiniak-Kamysz, ani rewolucji lewackiej, ani prawackiej, on coś takiego powiedział. Chyba w innej kwestii, ale to się do tego też nieźle odnosi. I że oni chcą po prostu cofnąć się do status quo ante sprzed 20 roku, a jednocześnie zrobić referendum w kwestii aborcji, czyli oni forsują taką wizję, że my jesteśmy centrum i my chcemy oddać głos ludowi, tak? I to niech lud się wypowie, my się już podporządkujemy. To jest inna kwestia, czy sprawy życia i śmierci powinny być rozstrzygane w referendum ogólnokrajowym, moim zdaniem nie powinny, ale no to jest po prostu prywatny pogląd, który nie ma żadnego wpływu. Ale pozycja PSL-u ewidentnie urosła, moim zdaniem. Jakie jest twoje podejście, Kacprze? Czy też podobnie sądzisz, że PSL tutaj będzie konserwatywną kotwicą? Myślę, że PSL się znalazł przestrzeń dla siebie, żeby się trochę poodróżniać. To jest dla nich pozytywne, ponieważ też długofalowo, wydaje mi się, Władysław Kosiniak-Kamysz raz musi się mierzyć. PSL inaczej niż PiS czy Platforma nie jest partią wodzowską. PSL-u się
zmiany przywództwa zdarzały już kilkukrotnie w przeszłości, to również wskutek obalania, więc on też musi się z tym liczyć. Dokładnie, dokładnie, więc on musi się z tym liczyć i musi jakoś się odróżniać. Wydaje mi się, że on dość umiejętnie najpierw te pierwsze miesiące skupił się na tym, żeby po prostu pozyskać stanowiska i frukta dla swoich ludzi w ramach koalicji, a teraz, kiedy już zaczęły się te spadki sondażowe, Hołownia się też trochę wypalił i trzecia droga dostała bardzo słaby wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, no to teraz potrzebne było, żeby jakoś właśnie zaznaczyć swoją odrębność, tym bardziej, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no prawdopodobnie Tusk chciał uderzyć w Kosiniaka przed tymi eurowyborami i zrobił to relatywnie skutecznie. Więc to będzie na pewno ciekawe, jak mocno PSL-owi uda się odbudować swoją pozycję. No takie minimum, no to jest oczywiście po prostu zachowanie swoich wyborców. Natomiast no, pytanie, czy Kosiniak będzie w stanie skutecznie docierać w ten sposób do wyborców z jednej strony, nie tylko tych wyborców trzeciej drogi, ale też na przykład, czy będzie w stanie w ten sposób docierać do części wyborców PiS-u i Konfederacji, co myślę też on by sobie stawiał za cel. Na pewno bardzo warto odnotować w tym kontekście, że cały czas w słabiutkiej sytuacji jest Lewica, która w kolejnych wyborach mówiła, że te wybory są o aborcji, a potem dostawała fatalny wynik, co myślę dość dobrze pokazuje, że być może jednak nie jest tak, że miliony Polek i Polaków tylko myślą o tym, że kurde, ale bym sobie zrobił aborcję i ale bym zagłosował na kogoś, kto popiera aborcję, tylko jednak niespecjalnie, zresztą nawet były takie wypowiedzi przy tych kolejnych wyborach niektórych polityków, że no być może jednak te kwestie aborcji LGBT aż tak nie poruszają naszych wyborców. Oczywiście to jest też częściowo kwestia tego, że po prostu Platforma przejęła te hasło od Lewicy, no ale niemniej no, wydaje mi się jasne, że jeżeli dla kogoś to naprawdę byłby priorytety, to głosowałby na Lewicę, tak? A tych głosów na Lewicę ewidentnie nie jest dużo. Jak popatrzymy sobie też na badania, jakie tematy Polaków interesują, to ewidentnie te tematy kulturowe są dość nisko, tak? A dużo wyżej są tematy bezpieczeństwa, gospodarki, tematy, które dotykają cen energii, siły nabywczej, tematy, które realnie ludzi na co dzień dotykają w dużo większym stopniu. No i z perspektywy prawicy to jest oczywiście coś pozytywnego, ponieważ dokładnie, ja to mówiłem zaraz po tym wyroku, że ludzie z czasem się przyzwyczajają do obowiązującego prawa. Tak to działało w przypadku wielu wyroków, które Lewica wprowadzała, czy zmian prawnych, które Lewica wprowadzała w życie i często też jakby wbrew większości społeczeństwa. No i co? No i po jakimś czasie wszyscy się przyzwyczaili. Oczywiście prawica ma dzisiaj dużo słabszy dostęp do mediów, kultury i tak dalej niż lewica ma w wielu krajach, gdzie swoje prawodawstwo normalizowała, ale no, widzimy, że w Polsce też no, minęło te kilka lat, no ilu ludzi przychodzi na te spotkania Marty Lempart i krzyczy do Kosiniaka, żeby wypalał, tak? No ilu? No, nie są to tysiące, tak? Więc to jest na pewno pozytywna pewna dynamika, którą bym odnotował i zgadzam się z tobą w tej ocenie, że Tusk też, ewidentnie Tusk jako ten po prostu no już ostateczny, Tusk jest taki powiedziałbym papierek lakmusowy. No jeżeli Tusk uważa coś za opłacalne dla siebie, to znaczy, że takie są prawdopodobnie nastroje społeczne i tak mu wyszło w badaniach. Tak jak Tusk potrafił tutaj straszyć tym, że PiS sprowadza muzułmańskich imigrantów, straszyć tym, że PiS jest prorosyjski, straszyć tym, że on jest tym, który obroni suwerenność Polski w Unii Europejskiej i zatrzyma te elementy Zielonego Ładu i tak dalej. No ewidentnie Tusk w części spraw starał się przyjąć prawicową retorykę, to upraszczając, ale jednak w sprawie aborcji długo przeciwnie, przesuwał Platformę na lewo. To było widać na przykład w Parlamencie Europejskim. Europosłowie Platformy głosowali za tym, żeby aborcję uznać za prawo fundamentalne Unii Europejskiej, gdzie większość europosłów Europejskiej Partii Ludowej głosowała przeciw, bo jednak to była, oczywiście to jest kwestia czysto symboliczna, ale jednak uważali, że no bez przesady, prawda? Więc tej Platforma była w gruncie rzeczy, stała się już na lewo od średniej eurochadeckiej w tej sprawie, ale tutaj Tusk widać znowu zrobił krok w drugą stronę, uznając najwyraźniej, że ten temat mu wcale nie służy. I to oznacza pewne zwycięstwo prawicy, prawda? Że udało się
udało się ten temat wygasić i lewica tym tematem po prostu ludzi zmęczyła. To, co jest ciekawe, o co też chciałbym Ciebie jeszcze zapytać, to jest to, jak Twoim zdaniem do tego tematu będą się odnosić PiS i Konfederacja, które no, PiS, jak wiemy, był tutaj dość podzielony. W ogóle w tematyce aksjologicznej był dość podzielony, ewidentnie przez te 8 lat byli tam politycy, którzy bardziej byli przywiązani do tych wartości konserwatywnych czy katolickich, a było bardzo wielu takich, którzy je traktowali instrumentalnie i którzy w gruncie rzeczy chętnie by poszli w kierunku takiej oportunistycznej partii tak zwanej centroprawicy zachodniej. Mieliśmy też tutaj ciekawe podziały w Konfederacji, gdzie no wszyscy posłowie Konfederacji podpisali się pod wyrokiem Trybunału. Podpisało się pod nim też nieco ponad 100 posłów PiS-u, więc prawie połowa. Natomiast Konfederacja też po tym wyroku, no to ta część liberalna się zdystansowała od wyroku poza Sławomirem Mentzenem, który zadeklarował, że nie, on jako katolik popiera, tak? Więc to będzie też ciekawe, na ile Twoim zdaniem ten temat będzie, czy szerzej ta tematyka kulturowa będzie obecny, jak Twoim zdaniem będzie tutaj podejście PiS-u i Konfederacji i jak Twoim zdaniem będzie ta obecność tej tematyki w debacie wpływać na też rywalizację tych partii o prawicowego wyborcę. Bo kiedyś było tak, że wydawało, że było jasne, że Konfederacja jest na prawo od PiS-u, a teraz to jest tak naprawdę złożone. Z jednej strony Konfederacja może mówić o tym, że PiS w wielu tych sprawach kulturowych za mało zrobił, z drugiej strony w samej Konfederacji też są ewidentnie politycy, czy wyborcy, czy część wyborców, o których Konfederacja zabiega, takiego wyborcy, zwłaszcza liberalnego, z trzeciej drogi, czy z Platformy, no dla nich ewidentnie te tematy, oni są ewidentnie kulturowo z kolei na lewo od wyborcy PiS-u, o którego inna część Konfederacji by chciała zabiegać. Więc to też jest złożone zagadnienie. Jak na to patrzysz? Po pierwsze jest taki bon mot. Jest takie stwierdzenie, które pokutuje, że Sejm jest bardziej konserwatywny niż wyborcy polscy, niż polskie społeczeństwo. I to jest coś, co powraca nieustannie od, no nie wiem, od lat. Ja to słyszę po prostu odkąd pamiętam ten tekst. Tylko że za każdym razem przychodzą kolejne wybory i jednak to niby liberalne, postępowe społeczeństwo zawsze tych ciemnych konserwatystów wybiera do Sejmu. Więc coś tutaj się nie dodaje, tak? Myślę, że taką intuicję mam, że mówienie o radykalnie liberalnym trendzie w polskim społeczeństwie jest mocno na wyrost i jest po prostu przejawem myślenia życzeniowego pewnych kręgów, tak? Które by sobie taki obraz życzyły, bo faktycznie jest postępująca laicyzacja, tak? No to jest ewidentne. W młodym pokoleniu no to jest bardzo widoczne. Ale laicyzacja nie jest równoznaczna z liberalizacją, tak? To są troszkę dwie różne sfery, które są po prostu bardzo powiązane, ale można, Konfederacja to udowadnia, można być na przykład zlaicyzowanym i głosować na partię bardzo konserwatywną, prawicową, tak? Więc myślę, że nie stałbym tutaj takich wyroków, przynajmniej nie wiadomo, młodzi ludzie mają to do siebie, że oni są zawsze anty, tak? Oni nie są ani prawicowi, ani lewicowi. Młody człowiek chce być anty coś, chce być buntownikiem, tak? I nie wiadomo, jak ten buntownik się zachowa za lat 5, za 10, albo przeciwko czemu bunt będzie za 5, za 10 lat, więc okej, młode społeczeństwo się liberalizuje i laicyzuje, okej, trendy kulturowe się zmieniają bardziej na stronę liberalną, ale to... Suma summarum, efekt końcowy jest moim zdaniem dość jeszcze odległy od tego, co nam tutaj projektują liberalni publicyści, tak? To po pierwsze. PiS i Konfederacja, tak? Myślę, że przed prawicą polską, pisowską, wydaje mi się, że nie ma innej drogi niż taka populizacja, tak? Taki trumpizm polski. Moim zdaniem to jest nurt, którym będzie podążała prawica zachodnioeuropejska, jeżeli chce w ogóle coś znaczyć, no bo alternatywą jest liberalizacja, tak, i robienie tych historysów bis, czyli po prostu robienie partii prawicowo-mainstreamowej, która
będzie się łudziła, że jeżeli się upodobni do liberałów, to ludzie na nią zagłosują. No, no nie zagłosują, bo zagłosują na liberałów, tak? Jeżeli mają głosować na liberałów albo na prawicową podróbkę liberałów, no to po co mają na podróbkę głosować, tak? Zresztą no, nie znajduję za bardzo przykładów, które by obalały to i pokazywały, że tak, że jeżeli się zagłosuje na, zrobi się partię prawicowo-liberalną, no to ona później zostanie taka konserwatywna z liberalnym sznytem medialnym i będzie święcić triumfy. No. Więc myślę, może, że jeżeli PiS... w sensie wygrywania wyborów, ale nie będzie realizować żadnych elementów konserwatywnej agendy. No to rysi, tak? To będą no to rysi po prostu PiS, czyli mogą rządzić przez 14 lat, ale, ale co z tego, tak? No albo nie wiem, no, chrześcijańskie partie w Niemczech, tak? No. Chodzi o to, że wydaje mi się, że droga Trumpa, no wiadomo, że w cudzysłów brana, ale że jest to jakiś kierunkowskaz dla masowych partii prawicowych, które chcą odgrywać znaczącą rolę i myślę, że to będzie się pogłębiało też w Polsce. Ale no to jest tyle zmiennych, że ciężko to orzec. Tak? No, przede wszystkim dopóki PiS jest trzymany przez Kaczyńskiego, to myślę, że będzie taki kierunek jak teraz. Czyli jak jesteśmy w opozycji, to jesteśmy bardzo konserwatywni, bardzo ideowi, nie do złamania, a jak dochodzimy do władzy, to zaczynają się problemy, tak? Ale to no Kaczyński też już ma 70 kilka lat, tak? No to nie jest młodzieniaszek. On niedługo będzie musiał stanąć w obliczu oddania partii. Myślę, że nie w tej Sejmu, ale już w przyszłej bardzo prawdopodobne. I to jest kluczowe pytanie, tak dla PiS-u i dla polskiej prawicy. Czy ktoś to weźmie za... mówiąc brzydko za twarz, jeżeli ktoś po prostu zapanuje nad tym, zdominuje tą partię, czy na przykład, nie wiem, Przemysław Czarnek da radę, tak? Ewidentnie jest tutaj jedną z takich postaci, które by się na takiego polskiego Trumpa nadawały. Czy też to po prostu się rozpadnie, tak? Nastanie rozpad PiS-u, dekompozycja obozu kaczystowskiego i czy wtedy nie będzie wielu po prostu ideowych wataszków, tak? No to po prostu jest za wcześnie, żeby to przesądzać. Póki co myślę, że PiS będzie się trzymał tego wyroku TK i że będzie raczej antyaborcyjny niż pro i dotychczasowe tygodnie w opozycji raczej utwierdzają mnie w tym. Inna kwestia, że po prostu nie będą tego też wyciągać na agendę, tak? Nie będą z tego robić sprawy pierwszej wagi, tak? No będą właśnie chcieli, tak jak powiedzieli, żeby to było coś jako stan zastany już utrzymane, jako coś, co już jest przyklepane i zaobserwowane przez ustrój państwa. Bardziej będą się raczej skupiać na kwestiach socjalnych, agenturze Tuska w cudzysłowie, no na tym wszystkim, co widzimy teraz, tak? No budowie państwa totalitarnego przez PO, no, w cudzysłowie oczywiście, no ale taka jest narracja, tak, że to jest, tutaj nie ma, że totalitaryzm, autorytaryzm to już lekką ręką. No i to jest póki co odgrywa główne skrzypce. Więc myślę, że tak się rysuje perspektywa PiS-u. Póki co się będą trzymać, a później będzie no, schada po Kaczyńskim, ale ogólnie ten nurt taki populistyczno-prawicowy. A Konfederacja dla mnie jest zagadką troszkę. Konfederacja to jest bardzo ciekawy przykład. No bo mamy tutaj te dwa skrzydła liberalne, narodowe i o ile o narodowcach raczej, no to są po prostu ideowi katolicy, tak? Którzy od początku byli za zwiększeniem ochrony życia. To skrzydło liberalne jest tutaj bardzo labilne i bardzo ciekawe, jak to się potoczy, tak? No, czy nastąpi mencenizacja, czyli ten właśnie cytat, który on, przytoczony przez ciebie, który on wygłosił chyba u Stanowskiego czy gdzieś, że on to jest katolikiem jest przeciwko aborcji, jak się go Stanowski zapytał, no dobrze, dlaczego, skoro tam łamie jakieś tam prawa jednostki, czy coś on powiedział, bo mój Bóg tego wymaga, tak? No to był taki bardzo mocny cytat, muszę przyznać, i bardzo byłem bardzo zaskoczony, że on to powiedział. On, liberał taki. Więc tutaj mamy, czy to będzie mencenizacja partii, tej lewego skrzydła, czy może będzie dziamboryzacja, tak? Czyli ta perspektywa Artura Dziambora, który podpisał się pod tym, żeby wnieść ten sprawę do TK, ale jak nagle wyszły kobiety na ulicę, to on pierwszy tutaj był oburzony, tak, i zaczął robić kroki w tył, że on jednak jest za liberalizacją przepisów. Nie mam odpowiedzi na to.
Jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy. Myślę, że większość tego skrzydła Mencenowego poza samym liderem, to ona jest skłonna zaakceptować postępującą liberalizację i kulturową, i społeczną, tak mi się wydaje. Przynajmniej jak obserwuję część tych polityków, to mam takie wrażenie. Ale też to jest inna ciekawa kwestia, to znaczy z postępującą się liberalizacją, elityzacją społeczeństwa, jeżeli faktycznie to nastąpi, tak no przecież nic nie jest przesądzone, to się automatycznie otworzy przestrzeń dla partii takiej antysystemowo, populistyczno, laickiej, tak? Czy może nawet antyklerykalnej, kto wie. Tak jak mamy na Zachodzie, bo o ile ten elektorat konserwatywny, mówiąc nieładnie, kościółkowy, tak, to on jest zagospodarowany przez PiS w dużej części, w znacznym stopniu. I dopóki PiS jest silny, PiS jest przy Kaczyńskim, to on tam będzie. No ale procesy kulturowe, jeżeli faktycznie tak się potoczą, jeżeli wzrośnie ten elektorat liberalno-antyklerykalny albo po prostu areligijny, to będzie naturalna baza też dla partii populistyczno-antysystemowych, jakim jest Konfederacja. I tutaj wtedy ewidentnie będzie musiał nastąpić rozłam tych dwóch skrzydeł, konserwatywnego i liberalnego. Tak, no tutaj ten cytat z Mencena jest oczywiście bardzo fajny i bardzo ciekawy. Też mi się wydaje, że to jest kwestia jego osobistych przekonań, chociaż też na pewno nie tylko jego, na pewno jest tam więcej ludzi o tego typu poglądach. Dobromir Sośnierz też zawsze się w taki jednoznaczny sposób wypowiadał na temat aborcji. Chociaż no, to tam wiadomo jest po przejściach, więc nie jest takim super liderem, no, ale jest takim rozpoznawalną. No wiesz, to w mediach jakoś tam występuje, jak prawie został europosłem, tam 40 kilka głosów. Wiadomo, oczywiście nie jest powiedzmy osobą decyzyjną. Natomiast jest jakąś tam osobą istotną w tym środowisku. Powiedziałbym tak, jeśli chodzi o PiS, to na pewno oni, na pewno tam są różni ludzie. Są ludzie, którzy rzeczywiście mają konserwatywne, czy katolickie, czy po prostu prorodzinne poglądy. No i są oportuniści, nie? Są ludzie, którzy mają takie bardziej prawicowe, ale bez przesady poglądy, tak? I zobaczymy, kto tam przeważy, no bo jednak wydaje mi się, że ta jakby to tutaj nie nastąpił żaden proces realnego rozliczenia i refleksji nad tą porażką, ponieważ Kaczyński zawsze wychodzi z założenia, że jedność partii jest ważniejsza i nie było tak naprawdę jakiegoś przeprowadzenia bilansu i jakiejś, nie wiem, realnej dyskusji na temat tego, czy bardziej PiS przegrał przez to, że właśnie był zbyt radykalny, czy może, że za mało i nie uformował społeczeństwa skutecznie, a jeśli tak, to jak należało je formować. Tego typu dyskusji, wydaje mi się, nie było. I w związku z tym po prostu ci ludzie, którzy też, to nie jest takie proste, że mamy jedną frakcję konserwatywną i drugą frakcję liberalną czy centrową, tylko ci ludzie są, podejrzewam, w dużej mierze rozsiani między tymi frakcjami, a te realne podziały są często bardziej właśnie personalno-frakcyjne niż aksjologiczne. I z tej mozaiki no to pewnie coś się wyłoni w chaosie po odejściu Kaczyńskiego, ale to się wyłoni bardziej na zasadzie, myślę, jakiejś jednak dekompozycji, czy całkowitej, czy częściowej. I również być może te kwestie aksjologiczne no jakąś rolę tutaj odgrywały, bo na pewno mamy w PiS-ie grupę ludzi, którzy bardzo chętnie by poszli w kierunku tym zachodniocentrowym, ale na pewno też mamy grupę ludzi, którzy w tym kierunku zdecydowanie iść nie chcą. A w Konfederacji, tak jak powiedziałeś, jest bardzo ciekawym przykładem partii, bardziej konserwatywny niż jej elektorat, której wydaje się, jak na razie udaje się skutecznie łączyć to, żeby mówić o tych rzeczach, ale mówić o nich ostrożnie i nienachalnie, ale się ich nie wyrzekać, z tym, żeby jednocześnie zachować bardziej liberalnego od siebie odbiorcę. Oczywiście nie tylko, ponieważ mamy też oczywiście wyborcę, który jest bardziej prawicowy od wyborcy PiS-owskiego i który głosuje na Konfederację właśnie dlatego,
ale mamy też na pewno część wyborców, który jest właśnie bardziej liberalny. Wówczas tutaj po prostu odgrywa dużą kwestię, dużą rolę kwestia pokoleniowa, tak? To znaczy, no widzimy bardzo wyraźnie, że prawicowcy młodsi chętnie głosują znacznie na Konfederację, a ludzie o poglądach podobnych, ale starsi dużo chętniej głosują na PiS. Bardzo dziękuję Tobie, Janku, za Twój czas i dziękuję wszystkim, którzy wysłuchaliście naszego nagrania. Jeżeli chcielibyście, żeby tego typu rozmów było więcej, żebyśmy mogli nagrywać również na te tematy ideowe, a nie tylko o polityce międzynarodowej czy krajowej, ale także tego typu tematy, to zachęcam do wsparcia naszej pracy. Można to zrobić wchodząc na naszą stronę enad.pl/wspieram. Na naszym portalu oczywiście też znajdziecie artykuły, czy Janka, czy moje, czy wielu innych autorów, którzy z nami współpracują. Dzięki Waszemu wsparciu możemy też rozwijać naszą społeczność, kluby Nowego Ładu między innymi, czy docierać do kolejnych ekspertów i autorów. Można nas wesprzeć również poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Na dziś to wszystko. Kacper Kita, do usłyszenia.